Kazik zadowolony. No i widzicie, słowo się rzekło. Wapno na polu, ale również jest samochód, wiadomo jakiej firmy, na polu. I jest z nami przedstawiciel trenowy, dobrze mówię? Tak, zgadza się. No i witamy Was w kolejnym odcinku. Trochę pokażę swoje facjaty. O, siemano. Tak, żeby było wiadomo, że to ja. No i co tu robimy? Co tu robimy? Witam serdecznie. Radecki Adrian się kłania. Przyjechaliśmy do Kazika zbadać glebę. Zobaczymy, jakie będzie dawkowanie zalecimy. Zobaczymy, co tutaj na tych polach. Jak widzimy, przeszliśmy tak wstępnie. No te pH jest w jednych miejscach no, nie za ciekawe. No typowa mozaika, tak? Zobaczymy, dalej jeszcze przejdziemy, sprawdzimy te pH i ustalimy wspólnie tą dawkę, zalecimy, no i będziemy co? Rozsiewać. Obserwować. Będziemy w dalszych etapach obserwować wzrosty roślin, czy to coś, cokolwiek pomaga, ale już bardzo zauważyliśmy bardzo jeden istotny problem, gdyż sami widzieliście w poprzednich odcinkach z uprawy tej ochrony tych wszystkich roślin, tutaj co było hodowane, to widzieliście sami, co tu, jaka mozaika powstawała i teraz już parę takich badań kontrolnych wykonaliśmy i to potwierdziło, że jest tu bardzo zróżnicowane. Nieraz jest takie pH, że jest ile? 4,5, poniżej 4,5, 4,7, ale w niektórych kawałkach jest 6,8, 6,5, 7,2 nawet pokazywało. Więc jeśli ktoś pamięta odcinki z przeglądu pól przed żniwami, to widział, jakie to uprawy wyglądały. No i co? Działamy, co? Coś działamy, tu będziemy działamy. Pokazywać ludziom, jak to tu wygląda. Wiemy, zobaczymy. Dzisiaj mieliśmy przymrozek w nocy ogólnie. Ile tam było u Ciebie? Koło 9. Koło 9. Ciężko mamy się przebić w ogóle przez skorupę, bo jest się zrobiła taka około 5 cm. I powiem Wam szczerze, że... O! Ciężko się przebić. Ciężko się przebić. Nie. A tego się nikt nie spodziewa, że aż taki silny mróz będzie. Że aż tak złapie. I powiem szczerze, że te badania będziemy musieli chyba uśrednić jakoś. Bo o, zobaczcie, to nie, nawet no, nie idzie się przebić. Zobaczymy, gdzie, może gdzieś dalej, co? Może będzie gdzieś takie jakieś miejsce, gdzie będzie mniej tego mrozu. O, może, o, tu? Może tutaj coś się... Może tutaj coś się uda. Trzeba było kilo wziąć. Ale kto to wiedział? Kto to przewidział takie rzeczy? Trochę kamieni, no ale... Jesteśmy na Kaszubach. Jak oglądacie kanał Kazika, widzicie, gdzie mieszka. Dookoła lasy, tak? Dokładnie. Wszędzie las, woda. Między lasami pola. Ciekawe, co to nam wyjdzie. Teraz powinny być takie werble. Du, 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 du. I zaraz zobaczymy, co tu będzie. No tu nam pokazuje około 6,4, 6,5 nawet. No, ale możemy nawet przejść metr, dwa dalej. Tak, już będzie zupełnie inaczej. No. Tak. 20 cm dalej. No. Ja ogólnie tym pH-metrem, no, zaleca się robić badania gleby w certyfikowanych stacjach, tak? Natomiast no, ten pH-metr w przybliżeniu, naprawdę kilkaset badań wykonałem już tym pH-metrem. Przerobiłem tych pH-metrów naprawdę dużo. Nie to, że tutaj reklamę robię jakąś czy coś, broń Boże. Najlepszy pH-metr, jaki miałem do tej pory, a pH-metr przerobiłem od 30 zł do 30 tysięcy. Niektóre były. Także widzicie, jest jakaś wiedza na ten temat. Nie jest to wszystko wyciągnięte z palca. No i co, może wtedy jakieś tam było tego, badanie kontrolne obok zrobimy, nie wiem, metr, dwa dalej i tak zobaczymy. Więc tu jest ten, było to pierwsze tutaj. A, tutaj było. Teraz może zrobimy i zobaczymy. No i ile, no, tutaj, dobra. Będzie 5 metrów. Ale, o. No, sama to skała. Już... Tego mówię, na takiej glebie, nie no, nawet się nie przebije. O, tam jest lepiej. Tutaj w tym dołku taki jest delikatny, to tak trochę. No badanie też powinno się robić na około te 20-25 cm, tak? To jest
tak powiem, dla ułatwienia od jednego z gospodarzy dostałem taki śrubokręcik. Śrubokręcik mały, taki podręczny. Na dyskoteki. O, na przykład, żeby te kołpaki odkręcać. Teraz zobaczymy, co tu będzie. A tu już nam 5,8 pokazuje. No i sami widzicie, co tu się dzieje. Także czyli jest o jeden, tu... o jeden punkt, dlatego mówię, musimy uśrednić jakoś. Podejrzewam, że tutaj będzie 5,2, 5,3, jeśli byśmy to uśrednili. Dokładnie. To jest max. Czyli to jest bardzo, bardzo ubogo. Nawet jak staliśmy, widziałeś same na górce. Tak, i było widać właśnie, jakie to pole jest bardzo zróżnicowane pod względem zasobności, czyli tu jest bardzo taka podłoże żwirowate, a już tam na przykład z jednej strony brzegu i z drugiej strony już jest zupełnie inna ta gleba. Zupełnie no inna. Już jest taka czarniejsza, a tutaj właśnie, ale dlatego zostały tutaj te ziemniaki, dlatego że tutaj przyjdzie jeszcze obornik na to stanowisko, który jeszcze poprawi właśnie, próchnica wejdzie tutaj, trochę dodatkowej próchnicy na to właśnie stanowisko, a ziemniak tyle sobie poradzi. No i warto zmienić, że tu już mamy posiane przynżyto, tak? Tak. Będziemy, orkal będzie stosowany w ilości około tony, tam tona 200 może się pokusimy na niektórych tych kiepskich kawałkach, po głównie. Tak. Mamy dzisiaj 2 marzec, tak? 2 marca, tak. 2 marca mamy. Podejrzewam, że wilgotność jest w tej glebie. Jest, jest dużo, jest widać. Nawet jeśli to teraz już taja, to już się robi takie właśnie bagno tak na wierzchu. Tak, tak. Więc jakby fajnie było, jakby na przykład jutro z rana jakby to rozrzucił na taką właśnie zmarziętą glebę, to by właśnie jakby to roztajało, to by bardzo już fajnie się zmieszało. O, z takim właśnie oto tym ciasem. Może dzisiaj jeszcze jakieś kawałki zrobimy. Więc właśnie, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Bo też coś wspominałaś o łąkach, tak? Masz tak, jeszcze łąki, no. Masz łąki, tak? Dokładnie, ale tam by trzeba było dopiero poczekać, aż będzie na przykład silny taki mróz, jak dzisiaj był rano, i byśmy zobaczyli. Ale co, musimy jakieś wyznaczyć taki właśnie pas kontrolny. Pasy kontrolne sobie zrobimy. Więc tak, tu jest pierwsza ścieżka, ta pierwsza ścieżka, ją obsiejemy orkalem i myślę, że te dwie następne będą zostawione, jakby to powiedzieć. Zostawione i tak, o, tutaj też mamy górzysty, tak, górzysty, no. No, pagórkowaty teren. Pagórkowaty, tak, można powiedzieć. No. Sodołki, sogórki, no mówię, zaraz obok jest las, też nie ma co wymagać za dużo od tej gleby, ale warto zastosować, mówię, orkal na takie użytki, czy to będą zielone, czy to pogłównie, czy podziemniaki, no że tak powiem, mniej, zdecydowanie mniej, ponieważ no, ziemniak jest wrażliwy tak, na te szybkie zmiany pH, to nie ma co ukrywać. Zobaczymy, co będzie, jeszcze przejdziemy tutaj z Kazikiem, zobaczymy te pH. Może tutaj się uda nam pobrać właśnie to jakąś próbkę, bo tu jeszcze próbowaliśmy, to tu jeszcze tak chwilę temu nie dało rady, bo wszystko pomarznięte było. A już chodzimy, no ile? Z godzinkę? No, z godziny chodzimy. A pamiętacie może tutaj te odcinki, jak tutaj było to przężyto w zeszłym roku, to tak samo było właśnie taka mozaika tu się tworzyła z tym przężytem. I zobaczymy, co w tym roku tutaj będzie. Może na pewno będzie już lepiej, bo jak sami wiecie, było jesienią tutaj wysypane to wapno Kujawit. Ono już na pewno w jakimś stopniu tutaj pomogło. Ale zobaczymy, co tu jeszcze, właśnie dlatego stawiamy te dwa przejazdy ścieżkami technologicznymi bez wapna. Tutaj? Tutaj spróbujemy, co? Spróbujemy, może nam się uda. O, coś się udało. Może. O. Także zaraz zobaczymy, co tu będzie. O, przężytko na bok. Takie straty muszą też być, prawda? No niestety. Żeby zyskać, żeby, trzeba stracić. Żeby tak? Tylko takie straty były, to by było całkiem super. W zeszłym roku tutaj, kurde, 70% zasianego zboża wyginęło, także... Tak? No kurczę, tu była pustynia. Ale dość wcześnie zostało zareagowane z nawożeniem i jakoś to tam uratowaliśmy w jakimś tam stopniu, nie? Zawsze te
zimowe zboża zawsze u nas to lepiej plonują niż te wiosenne. Cztery osiem, cztery dziewięć. Także słabizna. Słabizna, słabizna, słabizna. Mówię, można by było głębiej ten pechometr. Nawet by wypadało głębiej go, ale no niestety, no nie jesteśmy w stanie tutaj, no też jest po... No to już wirek, no. Nie ma ale co... tutaj też nie ma, tutaj nie ma takiej głębokiej uprawy niż na jakichś innych glebach. Ja tutaj uprawiam maksymalnie do 20 cm. Z tego względu, że głębiej nie ma sensu, bo już jest martwica, jest żółty piasek i nie ma to najmniejszego sensu. Właśnie o, tam pewnie na ujęciu nie będzie widać, ale... My stąd widzimy gołym okiem, prawda? Jest taki pas jakby, nie? Taki tutaj. Środkiem tam no. Te ziemniaki, tak? Mają tak, być. Tak, te ziemniaki mają być właśnie, no. Tak samo te pagórki wszystkie. Tutaj wszędzie jest to właśnie ta słaba ziemia, którą bardzo mocno jest... Te wszystkie składniki są wypłukiwane. Więc zobaczymy. I kolejna dziurka. Facetów na polu i do jednej dziury. Do jednej dziury. Co my widzowie pomyślą? Czasem i tak bywa. A ty już 6,5 pokazuj. No i to o tym cały czas mówimy, że jest bardzo właśnie to mozaikowate pole. No i dobra, za chwilę jeszcze podejdziemy w inne miejsce, także na razie. Czekaj. No i widzicie, już jeden rozsiewacz za nami. Jeden był próbny. O, ładujemy to metodą łopatologiczną, małą fadromą. Się całkiem fajnie to nabiera, nie jest to tak zbite i zbrylone, tylko forma sypka. Ten kawałek już jest obsiany, tu jest jakiś ćwierć hektara, czyli jakieś 25 arów. Tutaj wyszedł jeden rozsiewacz, czyli tak mniej więcej optymalnie. Tak, tak jak ustalaliśmy, TPH ustaliliśmy wstępnie, no, 2, 5, 3 średnio, prawda? Dokładnie. I teraz tak, tutaj zostało wysiane jakieś 250 kg wapna, tylko jest teraz jak są ścieżki technologiczne, trzeba teraz pomiędzy ścieżkami jeszcze dodatkowo jeden przejazd, robicie to wszystko ok, bo to wapno niestety nie leci tak daleko jak granula i trzeba to trochę częściej tym jechać. No jednak postać sypka, prawda? Mamy sprzęt, że tak powiem, na dużą odległość też nie rzuca, prawda? No dokładnie, tu są prędkości zabójcze tego talerza. On tu się kręci z prędkością 50 obrotów na minutę. Nie wiem ile, ale za szybko się nie kręci. Ale się kręci. Się kręci. Jest to fajny kos, jest właśnie fajnym urządzeniem do wysiewu tego wapna, bo posiada taśmę. Lejkiem raczej będzie słabo to jakimś rozsiać. Wątpię, żeby poszło. No, się by zakleiło wszystko. Niektórzy gospodarze stosują zawieszanym, ale znaczy lejkiem, ale nie, to nie jest to. Się zaklei. Tak, zaklei się, zawiesi się. O. Amazonka będzie, tonę 200 będzie miało pewności, no bo... tonę rzucimy, no to dwa razy mieszano, przejdą i... Wszystko zaklejone. Zawiesi się po prostu. No. No ja Amazonkę co prawda kupiłem, ale... Nie do tego. Ona będzie pewnie dopiero aż na przyszły sezon użyta, gdy ceny nawozów wrócą do normy. Jeśli wrócą, ale tak, wątpię. A warto wspomnieć, tak? Jak stosujemy okalo uruchomić, to wszystko te nawozy też przy tych cenach. To jest bardzo fajna alternatywa. No dokładnie. Dlatego jest orkal, a nie nic innego. A nie nic innego, zgadza się. Dziękujemy za zaufanie. No ja jestem trochę jakby, to powiedzieć, u nas to innowatorem, nie? Bo u nas tego takiego czegoś nikt tu nie stosuje. Tak, ponieważ no, warto wspomnieć też, no Sierakowice też jest najświeższym zakładem naszym w Polsce. Jednym z 8, prawda? No. Ten produkt no, był tutaj wysiewany gdzieś w okolicach, ale po prostu był dostarczany z innych zakładów. Teraz mamy tutaj, że tak powiem, pod nosem, tak? Bo ty ile masz? 21-22 km. No, to, czyli pod nosem masz i to jest najlepsza opcja i najekonomiczniej wychodzi, tak? No dokładnie. I to całkiem fajnie wychodzi. Przede wszystkim przy tych cenach nawozu.
A każdy sobie może wziąć ciągnik, przyczepkę, podjechać i wziąć tyle, ile potrzeba, czy to w big bagu, czy to w formie sypkiej, jak to komu pasuje. Czy dostarczymy pasy transportu, odebrać z zakładu, żaden problem. O. I kolejny zapakowany. Ja jestem ciekaw, jak tam będzie. Zapach przyjemny, prawda? Fajny, ja lubię ten zapach ogólnie. Mi to właśnie fajny tak jest, wapienny ten zapach. O. I suchy, prawda? Nie jest suchy, no. Nie żadna glina, nie nic, prawda? Breja. Jest fajny, suchutki. Ale pierwszy, jak się wysiało? Dobrze się wysiewało, tylko że jeszcze miałem stary tam jakiś tam nawóz przyklejony i to właśnie tam troszeczkę się oklejało, ale ogólnie to cały czas, ja pamiętam, jak wysiewałem prędzej inne wapna, to strasznie się zawieszało. Tu z tym nie ma tego problemu. Właśnie jak się jedzie, to właśnie on fajnie spada cały czas, że jest, nie ma tego czegoś, że na przykład jest jakieś, że jadę i nie ma, na przykład nawóz nie leci, nie? Cały czas fajnie leci, nie? Nawóz, no wapie, no wapno, fajnie, nie? Fajnie, też właśnie tam przeszedłem bliżej tam lasu, no. Mnie taka mgiełka, bardzo fajnie. Fajnie usiadło, nie? Fajnie, właśnie dobrą mamy pogodę, tak? Nie ma dużego wiatru, no jakby był trochę... Ale dzisiaj jest naprawdę tak spokojnie, że ja nie powinno, jakby było tak spokojnie, także idealne warunki, aby to wysiać. Dobra, jedziemy z tematem, nie? No i dobra, jedziemy dalej i zobaczymy, co tutaj pokażę. Zobaczę, jak tutaj w ogóle, czy tu warunki umożliwią, bo sami widzieliście rano, jak tu było wszystko pomarznięte. Jeśli tu będzie dalej teraz odpuściło, będzie błoto, to nie ma sensu, trzeba będzie to przełożyć na jutrzejszy poranek. O! I piąteczka! Jedziemy z tematem. Zobaczcie, jak to pięknie rozpintala. Mówi, co tu jest elegancko. Sądziłem, że tak to się będzie fajnie rozsiewało. Pozytywnie. Pełen rozstaw w rozsiewaczu. I daje radę. Wyjąłem też ten gardziel, bo pamiętam już inne lata, że to się tam przypychało. A teraz mam to wyjęte i naprawdę jest superancko. Tak, i jedziemy. Naprawdę super. Tu jest trochę gliny. Jedyne miejsce, gdzie na moim polu jest glina, to tutaj. I trochę było mokrawo. O. Naprawdę jestem zadowolony. Kurde. Elegancko, jaka piękna pogoda, to jest, muszę pokazać swojego ryja zadowolonego, ja pierdzielę, zobaczcie, im szybciej jedzie, tym lepiej rozpierdala, krótko tak można powiedzieć, cytując klasyka, nie, tak więc dojeżdżam do, wow, do Ubrocia, do góry. Ile tam było? Ja nie widziałem, a wy mi powiecie, ile tam było? Ja nie zauważyłem. O kurde! I jedziemy teraz. O, tu ładnie to szczerze to wygląda. Coś z tego będzie. Zarąbista sprawa. Teraz to naprawdę zarąbiście szło, nie? Kurde, to pusty zbiornik. Czekaj, spróbuję go może tego powalić? Wątpię. No to jest. O kurde, nie, nie da rady. Nie, teraz ziemi będzie można nabierać. Kurde.
tylko trochę za daleko jestem. No właśnie tak patrzę, co ty robisz. Czekaj, trochę cofnę. Ale ogólnie... Ale na jedno okrążenie? Cześć. Na jedno okrążenie to powinno wystarczyć, gdy już będę miał uwrocia, nie? Obsiane. To powinno już wystarczyć, bo tu już mi zabrakło, nie? Tutaj kawałek. Teraz pojadę tu tym uwrociem, zrobię ten klin cały i to, co mi zabrakło, zrobię fajnie i powinno być elegancko. I wtedy tylko w tą i z powrotem i wtedy jest super, nie? Ale jak to się fajnie rozsypuje, nie? Nagrywa? No nagrywa. Tak? No. No co nie ostrzegasz? Nieraz jest tak śmieszniej. Co nie? Tak znienacka. O nieraz fajne rzeczy wychodzą. Ale też trzeba mieć dużo, dużą wyobraźnię, co można stawiać, a co nie. Także na wszystko trzeba uważać. Ale zazwyczaj jest ok. O, tu już się fajnie ładuje tak z tej pozycji. To ci pomogę. O. We dwóch będzie lepiej, szybciej. Widzicie, i to jest przedstawiciel, nie tylko, że przyjedzie, zbada, to jeszcze jej się weźmie za szpadel. No może jakiś obiad, kurde, zaprosisz później. No może. O. Warto wspomnieć, że co, sypiemy po głównie na przeżyto, prawda? No. Od tony tam na tych lepszych kawałkach do, powiedzmy, no lepszych, na cudzysłowie lepszych, tak? No, tu są wszystkie lepsze. Wszystkie są lepsze. No tam tony 200, prawda? No dokładnie. Plus minus, no. Warto wspomnieć, że no Orkel też śmiało można, fajne ma też zastosowanie w warzywnictwie, w sadownictwie, w wszelakich uprawach. Tak jak ale w sadownictwie też to daje? Tak. Tam radę, tam, bo to jednak są głęboko te korzenie drzew. Bardzo dużo mamy klientów właśnie, gdzie stosują pod jesienią po zbiorze jabłek. No. Czy wiśni, czy śliwki. Naprawdę dużo osób bierze i zadowoleni. A też co zauważyłem, to co wspominałem wcześniej, no. Tych śladów zwierzyny było sporo. No dokładnie, no. Jest taki pozytywny efekt uboczny Orkala, że zwierzyna nie wchodzi. Serio? Tylko proszę się nie sugerować ty do końca. Ja zobaczę, bo kurde, bo ja tutaj codziennie praktycznie obserwuję, czy to sarny, jelenie, no dziki jak są kartofle, nie? A, no to jak dziki, no to... Jak kurde... gospodarzy, no ale to jest tylko i wyłącznie opinia gospodarzy, prawda? No. Że nie... Nie idą. Po prostu dziki wejdzie... Zaryje... Wejdzie. Ale mu coś nie pasuje mu i ucieka dalej do sąsiada, jak to się mówi. Kurde, ale jakby to odstraszało, na przykład, bo sarny też odstrasza jelenie. Tak jak teraz. W każdym przypadku różnie to bywa, to mówię, to jest tylko. Ale to będzie. Zaraz będzie można zaobserwować, bo codziennie rano albo wieczorem na tych polach są tutaj dzika zwierzyna jest, nie? Także zaraz będzie wiadomo, czy to coś pomoże, czy nie. Dlatego mówię, tutaj jeśli to jest taki, nie wiem, zmianka o tych. Po tej zwierzynie mówię, ale to też nie do końca. O kurde! Czaj mada! To będzie 2 tony dawka. No, tutaj tu nawet i 3 chyba. Nawet i 3. Ale zobaczymy. O. Tu będą te ziemniaki. Zobaczymy na tym fragmencie, czy... O, tu będzie można takie właśnie miejsce testowe zrobić, czy coś wpłynie tutaj ten orkal na te ziemniaki. No tak, bo tu... Kurde! 4 big bagi to... No. Zobaczymy, czy to będzie jakaś różnica, czy nie. No i dobra, jedziemy dalej, bo czas goni. Kazik zadowolony. Nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczcie, jak fajnie wysiane, taka mgiełka. Idealnie, tam nie ma wysianego, tu jest, nie wiem czy to będzie widać, ale naprawdę poczciwy sprzęt Kazika robi robotę, tak jak powinien być wysiany orkal.
I co, podoba wam się ujęcia? Chyba co? Kurde, perfekcyjna robota kamerzysty. A, ty już kolejny rozsiewacz, nie? Nie dość, że towar dobry, to jeszcze kamerzysta. Ja nie mogę. Wszystko widzicie, pełen serwis. Ale... Kazik, powiedz, skąd się dowiedziałeś o Orkalu? O Orkalu? Tak. Przez przypadek ci powiem. Widziałem to w internecie, mi się rzuciło po prostu wasza reklama na Facebooku. No i od słowa do słowa napisałem na Messengerze, kurde, jak to powiedzieć, napisałem na Messenger, o. No. Jak zwał, tak zwał, każdy wie, o co chodzi. Każdy wie, o co chodzi. Napisałem i czy jest jakiś możliwy kontakt i jakieś więcej informacji. No i od słowa do słowa udało się zdobyć kontakt, co i jak. I widzicie, produkt jest u mnie i przede wszystkim, bo ja dosłownie, pamiętacie ten film, gdzie się pytałem was, co, czy ktoś wie coś na temat tego Orkala? No nikt mi nie odpowiedział żadnej konkretnej odpowiedzi i postanowiłem to wytestować, ale nie dość, że wytestować, to jeszcze postanowiłem zdobyć jak najwięcej informacji na temat tego produktu i widzieliście w poprzednim odcinku, jak ten produkt powstaje, co on zawiera i tak dalej, i tak dalej. No tak, więcej informacji można uzyskać www.orcal.pl. No. Albo na infolinię 880-880-053, tak? Można zadzwonić, dopytać się, porozmawiać z naszymi konsultantami. To nie boli. W temacie, tak? Ale Kazik tutaj podejrzewam, no, że najlepiej... Ja tu przede wszystkim będziecie mogli oglądać przez cały okres wegetacji, rozwoju tych roślin. To, co zdziałało, to wapno. Oraz jeśli ktoś będzie jeszcze... jakby to powiedzieć, chętne jakieś więcej informacji czy coś, link będzie w opisie filmu również zawarty, tak więc nie będzie problemu z dostępem do informacji. Ale też, jeśli by ktoś kiedyś chciał odwiedzić osobiście to pole, to będzie taka możliwość, będzie tak jak mówiliśmy prędzej, te dwa przejazdy technologiczne nie będą obsiane Orkalem i na własne oczy będzie można zobaczyć, co to zdziałało, więc ja jak najbardziej zachęcam, a wy już jak uważajcie, jak chcecie, czy to wam się podoba, czy nie, to już każdego indywidualna sprawa. O, a ja już mam za kolejny rozsiewacz załadowane. Tak, będziemy działali. Tam zostawimy właśnie takie dwa przejazdy, żebyśmy mieli jakieś tam odzwierciedlenie. Tak, porównanie tego wszystkiego. Za 3-4 miesiące kontrolę. No. Zobaczymy, jak pogoda będzie, oby popadało. Może jakieś ryby. Coś mówiłeś, że w przyszłym tygodniu ma popadać, tak? No, to ma być do środy taka pogoda, czyli tydzień czasu ma być takiej pogody, a potem ma już przyjść jakieś załamanie, także ja chyba też będę musiał coś podziałać jeszcze na mojej działeczce, coś z budową podziałać, bo dużo ludzi też się o to pyta, tak więc powoli wszystko będziemy ogarniać. Zgadza się. No, tak więc co? Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, nie? No i tak jak mówiłem, wjeżdżam pomiędzy ścieżki. O! Piątka, gaz i jedziemy. I zobaczcie, jak ładnie to się pokrywa jedno z drugim. I wtedy jest optymalny wysiew tego oto wapna. Jedno na drugie się ładnie zakłada. A ja jadę dalej. Kurde, niestety chyba będzie wysiejemy dzisiaj tylko tego jednego big baga, z tego względu się robi straszna breja i trochę szkoda tego zboża, no. Pod spodem zmarznięte jest, no. Już zaczyna puszczać i trochę już to nie halo jest. Szkoda to, no. Tego zboża, prawda? No a tak z rana będzie jakiś mróz, przymrozek i będzie to już zupełnie... Jutro zaczniemy od nowa. Wiecie, co wam powiem? Już na dzisiaj wystarczy tego siewu, bo zobaczcie, chyba ja stąd jest widać, jakie są koło ważą, tych ścieżka się robią, wszędzie błoto. Jeden pusty big bag zapakowany, cztery pozostają na rano, ale niestety rano będę musiał już sam działać. No niestety, no. Nie rozpalimy się. Damy radę. Ale słuchaj, bo jeszcze mnie jedno takie pytanie nurtuje, bo czy często się spotykają, tak jak się spotykacie z podróbkami, bo jak wiadomo, dużo rzeczy podrabiają, nawozy podrabiają, to czy ten nawóz też podrabia, czyli ten, to wapno podrabiają? Dochodzą nas takie słuchy, pojawiają się różne firmy, dobrze słyszałeś.
coś podobnego pod orkal, ale mówię, jak coś dobrego jest, to zawsze jest podrabiane, tak? Zawsze się to zdarza. Pamiętajcie, wyłącznym właścicielem technologii FuelCal jest Evergreen Solution, jak i marki Orkal. Można zadzwonić, sprawdzić, tak jak wspominaliśmy, na infolinię, to co ja wspominałem wcześniej i Kazik jeszcze w linku zostawi. Tylko i wyłącznie Evergreen Solution jest właścicielem marki Orkal. No i tyle, wszystkie wątpliwości rozwiane. Widzicie? Warto jednak to się nieraz obejrzeć i trochę tej wiedzy wnieśliśmy, bynajmniej tak mi się wydaje, co? Efekty zobaczymy, tak jak wspomnieliśmy też wcześniej, za 3-4 miesiące spotykamy się, będziemy kontrolę robili, prawda, tego wszystkiego, bo wysiew jest naprawdę fajny, mgiełka, pogoda pozwala. No ale jak to, kurde, te grudy, fajnie, grudki te delikatne rzucają się od ścieżki do ścieżki, ale chodzi głównie o tą mgiełkę, która jest błyskawicznie przyswajalna, tak, rozpuszczalna. Tak. Jak tylko deszczek, albo mgiełka niech pójdzie rano na przykład będzie, czy coś takiego, rosa na przykład jak wejdzie, to od razu to ci będzie działało na polu. No, także widzicie. Jeszcze mieliśmy wspomnieć o łące, ale, no, ale dzisiaj na łąkę nie wjedziemy. Na łąki nie wjedziemy. Masakra. Też, dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć odcinek z tego drugiego rozrzucania, drugiego dnia rozrzutu wapna, to zrobimy również, tak wcześnie rano wyjadę, aby zrobić też łąki obsiać, ale też robimy też jakiś taki pasek mały zostawię, tak. Żeby zobaczyć, czy to jednak coś dało. Tak więc, kurde, ciekawi mnie to niemiłosiernie, jestem tak, kurde, zajarany tym, że... Na naszym kanale wspomnę, że można zobaczyć też u gospodarza właśnie pod Płońskiem, to jest województwo mazowieckie, zrobiliśmy też taki pas kontrolny, 3 tony mu zostało orkala. Pod kukurydzę wysiewał, no ale mówi, jeszcze wysieje tam 3 tony na 6 hektarów było ogólnie. No to powiem ci szczerze, że po pierwszym pokosie na odroście ja byłem po około plus minus koło tygodnia. 15 cm było różnicy, no to już na odroście, jest, między lewą a prawą stroną. Już jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo. Jeśli można w tak prosty sposób zwiększyć po prostu wydajność swojego gospodarstwa, to ja nie widzę przeszkód. Tyle. Nie ma co się zastanawiać, no, tak? Tu trzeba działać, działać i to ostro. Przy tych cenach nawozów trzeba działać ostro. Tym bardziej te ceny nawozów, no to sami widzicie, no, co się dzieje, tak? A tu mamy organikę, wapień. Podstawa organika, tak? Próchnicę tworzymy, śladowe ilości tego azotu, fosforu, potasu, tak? Wszystko mamy. Jest. Przyswajalność, no stosujesz też co roku nawozy, tak? Dokładnie. Po prostu wyciągnąć z tej gleby. W tym roku to tylko po prostu wyciągnąć z tej gleby, zobaczyć. Ktoś jak ma gnojowice, obornik. No to jest super, luks, ale niestety ja sobie nie mogę pozwolić na ten luksus. Właśnie. Ewentualnie tylko tutaj na ten mały kawałeczek będzie obornik roztrzęsiony, od znajomego tam załatwiony, także... Ale także całe pole to niestety nie stać mnie. No nie każdy ma taką możliwość, prawda? No dokładnie, ja mam tylko to bydło dziobate i tyle. No. No i dobra, będzie się powoli żegnać. Tak, na dzisiaj kończymy. Nie, no bo to co się dzieje, to szkoda. Niestety to... Szkoda, także czekam na mróz i będziemy działać dalej. A z tego miejsca będziemy się z wami bardzo serdecznie żegnać. Tak więc... Pozdrawiam. Do następnego odcinka. Cześć. Cześć.